Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, wsparta przez zespół Matek Lekarek działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, zaprosiła panie, które łączą rolę mam i lekarek różnych specjalizacji do udziału w wyjątkowej konferencji. Przyczynkiem do dyskusji były między innymi występujące w ostatnich latach zmiany w procesie kształcenia. Medycyna jest szalenie wymagającą sztuką, wymagającym zawodem i to bardzo trudne, żeby pogodzić te dwie role. Stąd potrzeba, żeby się spotkać, żeby przedyskutować najważniejsze dla nas tematy. To jest ważne, naprawdę ważne i dla kobiety pogodzenie obowiązków matki i aktywnej zawodowo lekarki w trakcie uczenia się, rezydentury, specjalizacji, dyżury, praca, wszystko jest naprawdę trudnym wyzwaniem do pogodzenia, stąd też ten pomysł. Podczas konferencji dyskutowano między innymi o leczeniu psychiatrycznym podczas ciąży oraz o badaniach prenatalnych. My jako lekarki wywieramy na siebie ogromną presję i zmniejszenie tej presji może bardzo dużo zmienić, a nie zepsuje niczego. W sensie nic się nie stanie, jeśli troszkę mniej będziemy od siebie wymagać, a tego stresu będzie mniej. Tu nie chodzi o to, żeby wyłuskać tą grupę płodów, które ewentualnie wedle polskiego prawa byłyby wskazania do terminacji ciąży, ale żeby dać matce i lekarzowi wiedzę, jak dziecko się rozwija i czy dziecko nie ma wad wrodzonych. Ważnym wątkiem w dyskusji była także próchnica wśród dzieci i sposoby jej zapobiegania. Chciałabym powiedzieć o tym, jak pozbyć się z bakterii z jamy ustnej, tych niedobrych, kariogennych, próchnicotwórczych. Chciałabym powiedzieć jeszcze o narażeniu na cukier. I to nie na ten cukier, który jemy ze świadomością jego spożywania, czyli to jest słodycz na przykład jakaś, czy że słodzimy sobie herbatę czy kawę, tylko o tych cukrach, które są ukryte. Trzydniowe wydarzenie miało charakter ogólnopolski, wzięło w nim udział kilkadziesiąt lekarek. Zorganizowano je po raz pierwszy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv